Witam Was bardzo serdecznie. Siemaneczko. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Kongo, jako że często pojawiające się pytanie to jest: słuchaj TK, kupiłem sobie pakiet Kongo, żeby levelować, nic mi nie bierze. Także ja Wam dzisiaj tu pokażę, jak levelować. Ja oczywiście mam maksymalny poziom, to nie musicie patrzeć sobie. Pokażę Wam, jak tutaj to działa. Płyniemy sobie na miejscóweczkę, słuchajcie. Najpierw będziemy... I to, co polecam łowić, to na niskim levelu, jeżeli, nie wiem, nawet przyjdziecie tutaj na piątym czy na szóstym, to używać sprzętu, który dostaliście, złapać kilka rybek i później sobie ten sprzęcik można zmienić. Ja Wam pokażę tutaj dzisiaj, będziemy sobie łowić na wędkę chyba coś koło 10 poziomu, może troszeczkę wyżej, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest poziom w sklepie. W każdym bądź razie wędka ma 5 kg wytrzymałości i taką wędeczką będziemy sobie levelować dzisiaj. Znaczy, nie będziemy tutaj długo siedzieć, ja Wam pokażę miejsce i pokażę Wam sposób, w jaki to robić, żeby szybko zarobić hajs i szybko sobie wbić level. Także dopłyniemy tylko na miejscóweczkę. Dopłyniemy sobie na miejsce i zaraz będziemy levelować. Jeżeli kupiliście sobie pakiet tutaj z motorówką, no to tam oczywiście macie chyba wędkę gruntową, jeżeli dobrze pamiętam, oraz macie wędeczkę spławikową i jak najbardziej tych wędek na początku używajcie. O, to jest właśnie moja wędka. Zobaczcie, żeby nie było. Wędeczka ma wytrzymałość 5 kg, kołowrotek 5, żyłeczka jest troszeczkę mocniejsza, 6, bo nie mogłem na szybko takiej znaleźć, więc wziąłem sobie troszeczkę mocniejszą, 6. Spławiczek, haczyk 10-0 i żywiec. Proszę bardzo, tak będziemy tutaj łowić. Jest ranek. Oczywiście mam też mocniejszy zestaw, jeżeli ktoś by chciał używać mocniejszy kij. Tu jest najmocniejszy kij w grze, także pamiętajcie, stalowy przypon, bo ta ryba będzie Was ciągać troszeczkę. No i problem z tą ciężką łodzią jest taki, że ona jest ciężka, duża i jeżeli zapniecie rybę, no to jest, troszeczkę trzeba się z tym namęczyć. Także ciężki zestaw jak najbardziej, pamiętajcie, tytanowy przypon, bo inaczej Wam ta ryba odgryzie. Jeżeli będziecie szli na okonie, możecie używać fluokarbonu, tytan nie jest na okonie potrzebny, na ryby tygrysie i goliaty. Polecam używać tytanowy. Jeżeli ktoś przyjdzie sobie tutaj łowić ze spinningiem, który na przykład też dostanie w pakiecie albo ma już jakiś spinning i chciałby ryby tygrysie łowić oraz goliaty, no to oczywiście polecam Wam kopyto, jak najbardziej w nocy się sprawdza, oraz słuchajcie, popper 5-0, duży, 42 gramy, naprawdę na goliaty bardzo fajna opcja, ale my dzisiaj pokażemy i skupimy się na tym troju. Także spławiczek i już Wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Oczywiście, jeżeli ktoś chce levelować, no to nocka, żeby szybko sobie przewijać czas, i robimy to w ten sposób. Rzucamy wędkę, tylko oczywiście nie tak ją rzucamy. Zmieniamy sobie metodę rzutu. To działa zarówno na PlayStation, na Xboxie, na PC-cie, proszę bardzo. Podwijamy sobie na 8 metrów i już jest branie, zobaczcie. Już mamy branie. Musicie się tylko nauczyć zacinać w ten sposób i będzie wszystko git. Przycięcie, wyciągnięcie i zepsułem. No i właśnie, za szybko. Troszeczkę za szybko to zrobiłem, ale jest taka, tak to właśnie ma wyglądać, że przycinacie i dosłownie sekundę później naciskacie zwijanie żyłki. No tak jak mówię, tu trzeba, jak się pogra z 15 minut, to już macie to opanowane tak, że zacinacie bez problemu. Jak się spóźnicie, to później już ta ryba jest nie do wyjęcia oczywiście tym kijem, dlatego fajnie jest używać tutaj cięższych zestawów, no i za tą rybą popływać trochę i ją wyciągnąć. Oczywiście kotwicy tylko nie opuszczajcie, nie, bo się zamęczycie. Jest branie, kolejny goliat. O, i o to właśnie chodzi tutaj.
I mamy medalowego, zobaczcie, Goliata, 23 tysiące kasy, 15 tysięcy expa. No i to jest właśnie tutaj, jeżeli wpadniecie na niskim levelu, to czego szukacie. Dosłownie 3-4 sekundy macie 23 tysiące zarobione, 15 tysięcy expa. To jest oczywiście z premką. Jak wejdziecie tutaj na tą mapę z pakietem, też macie premkę, więc tak to wygląda. I słuchajcie, łowimy tak. Wpadł medal, czekamy aż wpadnie unikat. Jak wpadnie unikat, to przewijamy na kolejną noc. Nie tracimy tutaj czasu na jakieś łowienie, aż będzie pełna siatka. Zapomnijcie o czymś takim jak pełna siatka, jeżeli chcecie sobie szybciutko wbijać level i zarabiać tutaj hajs. To nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby w godzinę czasu maksymalnie wykorzystać po prostu ten sprzęt tutaj, co macie, nie? Ja wiem, to jest nudne. Niektórzy wyśmieją ten sposób, ale tutaj nie rozmawiamy dzisiaj o przyjemności łowienia, tylko odpowiadam znowu na pytanie widzów, jak tutaj najszybciej levelować na tym łowisku, jak kupiłem pakiet. I o to tutaj chodzi, na tym się skupiamy, nie na przyjemności łowienia. Wiadomo, że to nie jest przyjemne, ale jest skuteczne, a później jak już zarobicie sobie, kupicie sobie sprzęcik, wbijecie level, będziecie się bawić dopiero tutaj z brzegu w jakieś ryby. Generalnie ta mapa to jest jednak i tak łowienie głównie z łodzi. Czy macie maksymalny level, czy nie, no to jednak łódeczka, nie? Czekamy, słuchajcie, na kolejną rybę. Z mocniejszym sprzętem wygląda to tak samo. Stajecie tutaj, rzucacie do wody, czekacie na branie. Możecie sobie wtedy stanąć troszeczkę dalej. Ale stajecie, czekacie na branie. Zacinacie. Tylko że z ciężkim sprzętem, tutaj już z mocniejszymi wątkami, nie musicie po prostu bardzo patrzeć na ten sposób, jak tutaj zaciąć, nie? Że przycięcie, wyjęcie z wody. Tam po prostu zacinacie i ściągacie, tylko troszeczkę popływacie sobie za tą rybę. I proponuję, słuchajcie, dużo żyłki ze sobą zabrać, bo czasami jak pójdzie, to pójdzie. Te 150 to fajnie mieć na kołowrotku. Jeżeli ktoś tutaj się z was wybiera na takie właśnie zarabianie i levelowanie. Czekamy na kolejną rybę. Przez to, że ja łowię na 8 metrów, to też tych brań jest mniej, słuchajcie. Jak będziecie łowić cięższym zestawem, staniecie sobie dalej, będziecie rzucać na 12-13 metrów, ta ryba będzie też brała lepiej, będzie więcej brań, ale znowu będziecie sobie walczyć, nie? Z tą rybą dłużej niż ja tutaj, bo ja tutaj, zobaczycie, ona was zostawiła. Ja tutaj robię tylko przycięcie, jak widzieliście, i wyjmuję. Jeżeli wam weźmie medalowy czy unikatowy, no to troszeczkę sobie za nim popływacie, więc tak naprawdę, jeżeli sobie to przeliczymy później na czas, no to wychodzi to samo. Czy łowicie tak, czy łowicie cięższym i pływacie za tą rybą, to tak naprawdę jeden grzybek. Dobra, weźmy sobie tutaj, trochę przeciągniemy. Dawno tak nie łowiłem, nie wiem, czy ten 10-0 to nie za duży haczyk. Można było może siódemeczkę dać, byłoby wtedy więcej brań. Dobra, jest kolejna ryba. Będzie branie czy zostawi? Wydaje mi się, że zostawi, bo nie widać jej. Tak jest, zostawiła. Jak ma być branie, to od razu widać, że ta ryba tu pływa. Tak to tylko było. Szum na wodzie się zrobił i tyle. No, dawaj. No, jakieś nieśmiałe dzisiaj są. Bardzo nieśmiałe te ryby. Może jednak weźmiemy z 9 metrów, zobaczymy. Zostaniemy sobie metr dalej.
No, obraziły się na nas. Jak nic. Jak tak, to jest branie za braniem. Jak przyjechałem nagrać materiał, to brania nie ma. Trzeba chlapnąć tutaj przynętą. Fedrywa się obudzi, coś się stanęło. Gruncik mamy ustawiony 20 cm, ale możecie się tym bawić. Ja łowię zawsze na taki mały grunt tutaj. Bo skoro te ryby świetnie biorą na popera, to uważam, że czają się przy powierzchni, więc ten żywiec też może na luzie przy powierzchni sobie pływać. O, jest ryba, ale nie widać ryby i pewnie znowu branka nie będzie. Tak jest, zostawiła. Zostawiła? Nie, jest płetwa, jest. Kurde! O, dobra, udało się. Ale bym się zgapił. No i Goliat taki zwykły, tygrysi, widzicie, 20 kilo, 11 tysięcy expa, 5 tysięcy kasy. Czyli za takiego jednego Goliata macie tyle expa, co za całą siatkę jesiotrów na delcie, nie? No tylko, że łowicie go kilka sekund, a nie pół godziny. No i tak to wygląda, moi mili. Tak to właśnie wygląda. Chwilę, moment. 15-20 minut, złowicie medala, wpadnie wam unikat i macie 20, 30, 40 tysięcy expa, także te 15-20 minut można tutaj naprawdę fajnego expa sobie zrobić. Także polecam wam ten sposób właśnie, siedzieć tutaj i łowić te goliaty na niskim levelu, na spławiczek. Bardzo fajna opcja. Jeżeli podoba wam się opcja z trojem, musicie tylko wyczuć to zacinanie i macie rybę w ręku. A jeżeli nie, no to bierzecie zwykłą, jaką tam macie, spławikóweczkę. Tylko musicie, wiecie, taki większy level, no żeby chociaż z 20 kilo na miała ta zwykła spławikówka. Jeżeli macie niższy level, no to tym trojem się pomęczcie, trochę wbijcie level i później kupcie sobie cięższy sprzęt i wtedy już nie będzie problemu. A tak to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o levelowanie na Kongo dla was, takie początkowe. Później możecie się bawić w Okonie, to tam macie specjalnie filmik u mnie, miejscówki na Okonie, zrobicie sobie. Zestaw jest pokazany i tak dalej. Myślę, że od 55 levelu polecam na Okonie się wybierać. Już tam jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, wędeczka 26 czy 27. Taki fajny zestaw można złożyć i wtedy polecam zostawić na trochę goliaty i polecieć na Okonie się pobawić. No i tyle. Tyle ode mnie. Ja dalej się urlopuję, a my widzimy się po powrocie. Dajcie znać, czy jakie wy macie sposoby może na levelowanie, bo to też każdy może po swojemu. Może ktoś ma coś ciekawszego nawet do zaproponowania, to sprawdzimy i podzielimy się z resztą świata. Wielka piątka dla was. Dzięki i do zobaczyska, moi drodzy.